Opowiedz nam historię. Opowiem wam historię o ostatnim królu Polski, czyli o Stasiu Poniatowskim, a tak oficjalnie Stanisławie Auguście Poniatowskim. Chociaż to nie od początku Stasinek miał na drugie August, bowiem urodził się jako Stanisław Antoni. Zmienił sobie, jak mu tę koronę na głowę wkładali. Proszę pani, ale podobno nie powinno się mówić o królu Stasiu, król Staś, bo to jego wrogowie tak złośliwie i z kpiną na niego mówili. Dlatego powinno się mówić król Stanisław. Ojejku, no słyszałam o tym, słyszałam, ale ja przecież zawsze tak. Władzio, Kazio, Bolek, to jak mam nagle tak z tym Stanisławem występować? To może umówmy się, że ja nie mówię złośliwie, dobrze? Dobrze, zresztą mnie się bardziej podoba Staś niż Stanisław. A zatem Staś Poniatowski był synem Stanisława Poniatowskiego i wielu narzekało, że ta jego rodzina Poniatowskich to nie była super wspaniała jak inne rodziny szlacheckie, a konkretniej, że to nie była rodzina magnatów, czyli tych najbogatszych. Bo musicie wiedzieć, żeby się dobrze w tych czasach Staśka zorientować, że wtedy sobie już od wielu lat była tak zwana Rzeczpospolita Szlachecka, czyli że rządziła szlachta, która kochała wolność. Tak ją kochała, że aż na nią mówiła złota wolność. Ale w pewnym momencie tak naprawdę to najwięcej mieli do powiedzenia ci magnaci właśnie, którzy mieli wielkie pałace, mnóstwo ziemi, na której biedni chłopi uprawiali zboże, kukurydzę i inne takie, które to plony sprzedawane na całą Europę dawały tym magnatom dużo tego bogactwa. I wracając do tego obgadywania rodziny Poniatowskich, która to nie była niby super ważna, to jeszcze na Stasia mówili ciołek. Tak złośliwie, ale to bez sensu, że złośliwie, bo ciołek to był byczek, a Poniatowscy mieli takiego czerwonego byczka w herbie. No ale jak ktoś chce komuś dokuczyć, to z każdego słowa zrobi złe przezwisko, prawda? Prawda! Ja na przykład znam taką dziewczynkę, co miała na nazwisko Staniewska. I tacy chłopacy, co się wkurzali, jak się okazało, że jej się nie podobają ich głupie żarty, to mówili na nią Stanik. A tak naprawdę to Stasio był z rodziny magnackiej, bo mama Konstancja pochodziła z bardzo znanej rodziny. Tak znanej, że aż ją nazwano Familia z Czartoryskich. Ale wiecie, wtedy patrzyli, kto jest tatą, a nie mamą. A tata, ten Stanisław Poniatowski, to z magnackiej rodziny nie był, ale super karierę zrobił. Nawet był generałem szwedzkim i podobno raz uratował króla Szwecji w bitwie. Ale przede wszystkim znał się na innych krajach, takim dyplomatą był. Więc sami widzicie, że to naśmiewanie się ze Stasia, że on z marnej rodziny, to bez sensu było. A mama Konstancja bardzo kochała swojego synka, mimo że miała ich 6, to Stasinek był ulubiony. Niektórzy mówią, że za bardzo wychuchany przez mamusię był, ale to może z powodu pewnego zdarzenia, które miało miejsce, gdy Stasio miał 15 miesięcy zaledwie. Co się stało? Co się stało? Kołyska pusta! Gdzie Stasiulo? Gdzie Stasiulo? Konstancjo, żono, tylko spokojnie, tylko spokojnie! Jak to spokojnie? Ty
Tak właśnie, zostawiono list, że nasz syn został porwany przez Józka Potockiego. Zabrali go do Kamieńca Podolskiego, po to, abym się odpowiednio zachował przy wyborze nowego króla. Co? Polityka? I mój syneczek? Nie za wcześnie na angażowanie go w politykę? Skandal! Jak oni mogą? Ci Potoccy! I to są te magnackie superrodziny! Za grosz przyzwoitości! Na szczęście Stasiowi nic się nie stało i wrócił cały i zdrowy do rodziny, do Gdańska, w którym akurat mieszkali. Nawet tego porwania dobrze nie pamiętał, bo zdarzyło mu się również takie, które dobrze pamiętał, ale o tym jeszcze opowiem. Stasio uczył się w domu, rodzice mu nauczycieli wynajęli, można powiedzieć, że edukację domową miał i to naprawdę na wysokim poziomie. Zresztą zdolny był, nauczył się 6 języków, z matmy był niezły i kochał sztukę, malarstwo, architekturę. Rodzice Staśka uznali, że synalek musi zacząć podróżować po Europie, w ten sposób nauczyć się o innych krajach, zdobyć doświadczenie, po to, aby został dyplomatą, albo wojskowym, albo może królem. Kto wie, czy wtedy już mamusia o tym nie marzyła dla swojego syneczka? I wiecie, co sobie Stasio kupił, gdy tylko się dorwał do kupowania pamiątek wycieczkowych? Bodaj w Holandii to było obraz niejakiego Rubensa. Ale dość istotne dla życia Stasia było poznanie w czasie tych jego podróży pewnego posła i dyplomaty angielskiego, Charlesa Williamsa. I ta znajomość okazała się być znacząca dla Stasia, jak i dla całej Polski, zwanej Rzeczpospolitą. Staś razem z tym panem Anglikiem Williamsem, który zresztą Stasia uwielbiał, był zachwycony jego inteligencją, pojechał do Rosji i tam pan Williams przedstawił Stasinka pewnej pani Katarzynie, która była wtedy żoną Piotra, który to Piotr miał w przyszłości zostać carem, a więc ta Kaśka miała zostać żoną cara. A ta Kasica, jak wam potem o niej opowiem, to zrozumiecie, czemu ją tak przezywam. No więc Kasica to była tak naprawdę Niemką, która urodziła się w Szczecinie jako Zośka, ale tak jej się losy potoczyły, że w wieku lat 15 została wyznaczona na żonę przyszłego cara, bo carowie to bardzo lubili się z niemieckimi księżniczkami żenić. No obsesję jakąś mieli. Kasia bardzo szybko stała się Rosjanką i ogromnie jej się to spodobało i z czasem robiła wszystko, co dodawało Rosji siły, potęgi w Europie. Niestety dobra w tym była, niestety brutalna, niestety dla Rzeczpospolitej. Staś, gdy poznał Kasicę, to ona dopiero się uczyła tego działania na rzecz potęgi Rosji. Była jeszcze w miarę młoda, miała 26 lat, a Stasio 23. I zakochali się w sobie. Zaczęli bawić się w męża i żonę. Nawet, że Kasia miała męża, ale takie szczegóły nigdy w życiu jej nie przeszkadzały. Stasinek po 2 latach tego romansu wrócił jednak do Polski i tam sobie myślał, co by tu w życiu robić. Ta Rzeczpospolita to go właśnie denerwowała. Te kłótnie między rodzinami magnackimi, to szlacheckie rządzenie, które niestety polegało na tym, że każdy ciągnął w swoją stronę, dbał o to, aby jemu było najlepiej, a nie całej Rzeczpospolitej.
Poza tym z edukacją, rozwojem to kiepsko było. Inne kraje wtedy bardziej szły do przodu. Stasio chciał, żeby w Rzeczpospolitej było tak jak na zachodzie Europy. Najbardziej mu się podobała Anglia. Uwielbiał angielski parlament, modę, język, sztukę, ogrody angielskie. Był anglofilem, jak to się mówi. W kwestii ubierania też wolał zachodnią modę. A tu takie w Rzeczypospolitej porządki bardziej sarmackie, czyli szlachcic z długim wąsem, bez peruki, tylko takie zgolone z tyłu, w takich długaśnych do kostek prawie kontuszach i żupanach, czyli płaszczach, tylko takie skórzane kozaczki wystawały. A Stasio w krótkim płaszczyku i pończoszkach i z peruką na głowie, on tak wolał, chociaż z czasem to sobie włoski zapuścił i pudrował na siwo podobno. Ale nie o samą modę chodziło Staśkowi, tylko że w Polsce takie zacofanie było, a wtedy akurat przyszło tak zwane oświecenie, epoka nauki, edukacji, no oświecania umysłów, a te szlachcice tylko siedzą, piją i się kłócą. Gardło nasze, zdrowie wasze! Ale proszę pani, to ta muzyczka w tle to chyba nie z tej epoki. To taki dowcip był. Aha. No nie wszyscy, bo właśnie ci Czartoryscy, bracia mamy, czyli wujkowie Stasia, też chcieli, żeby było oświecenie. Tylko wtedy Rzeczpospolita już miała Rosję na głowie i Czartoryscy uznali, że to rozwijanie i tak naprawdę naprawianie państwa musi być we współpracy z Rosją, bo musicie wiedzieć, że ta Rzeczpospolita szlachecka się potwornie psuła od środka tym rządzeniem nieudolnym szlachty, o czym jeszcze opowiem w innej opowieści, a to psucie było bardzo na rękę sąsiadom naszym, Rosji i Prusom, a także Austrii, po to, aby postawić buty swoje na naszych ziemiach. I się te państwa wtrącały tak, aby psuło się jeszcze bardziej. I gdy umarł król, August III na niego mówili, to szlachta miała wybrać nowego. Ale tak naprawdę, to sąsiedzi Rzeczypospolitej mieli go wybrać. Wtedy, przed tym wybieraniem króla, carycą była już Kaśka, bowiem tak sobie to załatwiła. Ona bardzo sprytna i mądra była, też oświecona, też lubiła naukę, filozofów, ale ta nauka miała jej służyć do zdobywania władzy, jak najwięcej władzy w Rosji i u sąsiadów. I wszyscy myśleli, że królem zostanie któryś z tych czartoryskich. Typowali kuzyna Stasia, Adama Kazimierza, albo jego wujka Augusta. A tu niespodzianka, królem został Staś. Ale nie myślcie, że to dlatego, że Kasica go kochała. Już dawno go nie kochała, a wręcz miała go w nosie w kwestii uczuć. A on, bidulek, zawsze miał do niej słabość. Choć musicie wiedzieć, że Stasio to w ogóle lubił kobiety, a nigdy się nie ożenił. Państwa w podcaście portalu kundelek.pl. Naszym gościem jest dziś ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski. Ale przystojniacha, szkoda, że nie widzicie. Witam, panie Stasiu. O, przepraszam, wasza wysokość. O nie, proszę mi mówić, Stachu. Okej, Stachu, ja chciałam zapytać o kobiety w pana życiu.
No tak, ale ile czasu ma trwać ta rozmowa? Bo dużo ich było. No to może najważniejsze? No, też się zejdzie. Ale dobrze, zacznijmy od tej, o którą wszyscy mają do mnie pretensje. Katarzyna. No po prostu była panią moich losów. Nie tylko moich, niestety. Ale co ja poradzę? No zakochałem się na amen. Wiedziałem, czym to grozi. Żona cara. Ale jak ją ujrzałem, potem poznałem lepiej, to zapomniałem, że Sybir istnieje. Ale zostawmy Kaśkę. Były jeszcze dwie Izabele. Jedna to moja kuzynka z Czartoryskich, ale wyszła za Lubomirskiego, a druga to moja szwagierka, żona kuzyna Adasia Czartoryskiego, ale jakoś się z Adasiem dogadywaliśmy. Sprawy państwowe nas zajmowały, to nie będziemy się o kobietę kłócić. Ale taka najważniejsza, taka co to razem przy kominku, wspólne śniadanie, spacery, no taka co obiadek podała, to była Elżbieta Grabowska. No my byliśmy jak rodzina, dzieci wspólne. Chociaż ona męża miała, ale co robić, co robić? Historycy się sprzeczają, czy wzięliśmy tajemny ślub, czy nie, ale ja tam już tej tajemnicy nie będę zdradzać. Warszawiacy to mojej kochanej Grabuli dokuczali i mówili: Grabowska kara boska, a ona była ze mną do końca, do samego straszliwego końca. Pojechała ze mną na wygnanie, moja Grabula! Królu, królu, ja słyszałam, że król płaczliwy właśnie. Królu, proszę, chusteczka! Ale wracając do zostania królem, Kasia wybrała Stasia, bo wiedziała, że on będzie jej za to wdzięczny, bo jemu się najmniej należał ten tron. No wiecie, że tym wyśmiewanym ciołkiem był i tak dalej. Więc z tej wdzięczności i może trochę z tej słabości do Kasiuli będzie robił to, co ona, Katarzyna, chce. Koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego odbyła się w dzień imienin Katarzyny. Wszyscy opowiadacze się tym ekscytują, to i ja o tym wspomnę. I Stasio się nie przebrał w ten sarmacki strój, tylko pończoszki założył, perukę, na wzór tego ukochanego zachodu. No to szlachcice nosem kręcili nieco i w ogóle to jakiegoś super poparcia nie miał i mu tym ciołkiem ciągle dokuczali. No i tak został królem Stasiem. Ale Stanisław wszystkich zaskoczył, i Kaśkę, i szlachciców, bo zaczął zmieniać w kraju. Napatrzył się na tych swoich wycieczkach zagranicznych, zaczął budować, reformować, czyli zaprowadzać zmiany, które miały sprawić, że Rzeczpospolita będzie fajna, czyli silna, zdrowa, idąca do przodu i wolna. O, co to? Co to ty, Adam? Patrz, złowiłem złotą rybkę. Witaj, królu! Wypuść mnie, proszę, a spełnię twoje każde życzenie! Moje życzenie? Ojej, ojej! To ja bym chciał w jeden dzień zmienić Rzeczypospolitą na lepszą, wprowadzić wszystkie te reformy, żeby była taka jak Anglia, czy nawet Francja, czy inne silne, super, nowoczesne państwo! W jeden dzień! Oj, królu! Chyba moja złota moc jest za słaba! Stasio niestety zastał pusty skarbiec Rzeczypospolitej, a bardzo chciał działać, więc pożyczał pieniądze często i na lewo, i na prawo. I zaczął szaleć. Założył taką super szkołę rycerską, czyli tam się kształcili, przyszli oficerowie, w duchu tego oświecenia oczywiście. Mieli potem zajmować ważne stanowiska, zarówno w wojsku, jak i w państwie, i je reformować.
zajmować. I do tej szkoły chodził na przykład Tadzio Kościuszko, znany, prawda? Inni oświeceni się ze Stasiem kumplowali. Zapraszał ich na specjalne obiady w czwartki, więc się nazywały czwartkowe. I czasem były te obiadki na Zamku Królewskim, a czasem w Łazienkach, czyli w tym warszawskim parku, który właśnie Stasio, jak jeszcze nie był królem, sobie kupił i zaczął w nim urządzać wszystko tak po angielsku. A z czasem to ten styl, w którym budowano budynki za króla Stasia, nazwano stanisławowskim. Bardzo Stasio kochał wspierać malarzy, naukowców, filozofów, sprowadzał ich do Polski jak tylko mógł. Ale przede wszystkim, jak tylko został królem, chciał naprawić tę Rzeczpospolitą szlachecką, żeby nie była tak źle rządzona, że każdy tylko w swoim interesie. Chciał, żeby szkoły powstawały dobre, żeby Polacy się oświecili. I na te szkoły, obrazy i remontowanie łazienki, łazienek, to Kasica się godziła. Nie przeszkadzało jej to. Ale już na to naprawianie rządzenia, zwiększanie ilości wojska, bo na tym Stasiowi bardzo zależało, to caryca zakrzyknęła nie. I zaczęła kombinować, mieszać, robić tak, żeby skłócić szlachtę Rzeczypospolitej. I jak to zrobiła? Zaczęła wołać wszem i wobec, głośno, tak żeby nie tylko w okolicy ją usłyszano, ale i w całej Europie, że Rzeczpospolita to nie dba o tak zwanych dysydentów, czyli tych, którzy wyznają inną religię niż religia państwa. W przypadku Rzeczypospolitej tymi dysydentami, albo też się mówi innowiercami, byli prawosławni i protestanci, bo religia katolicka była państwowa. W Rosji było inaczej. Innowiercami byli katolicy i protestanci, bo najważniejsi byli prawosławni. Więc ta Kasica caryca zaczęła namawiać, żeby zorganizować w Polsce bunt, zawiązać tak zwaną konfederację, czyli właśnie taki zbrojny bunt przeciwko królowi, przeciwko sejmowi, po prostu przeciwko władzy, w obronie tych biednych dysydentów. A powiem wam, że to było ze strony Kaśki naprawdę wredne, bo w innych krajach też niezbyt dobrze wtedy traktowano tych dysydentów, nawet gorzej niż w Polsce. Katolicy w kraju Kaśki to mieli dopiero przechlapane. I co na to nasz Stasio? Mówi, no ja sam nie wiem, Kasiunia, co robić. I właśnie o to Stasio jest oskarżany przez wielu, że on to tak tej Kasi za bardzo ulegał, za bardzo był jej marionetką, nie umiał się jej postawić, gdy wyciągała pazurki po jego kraj. Tylko pytanie jest, czy dało się Kasi postawić? Czy znalazłby się taki król? W każdym bądź razie znaleźli się tacy szlachcice, którzy stwierdzili, że się postawią Kaśce, postawią się Rosji, królowi i zrobili swój bunt, swoją konfederację, która od nazwy miejscowości, w której się zaczęli szlachcice umawiać, nazywała się Konfederacja Barska. Nie powstała w Barze Mlecznym, tylko w miejscowości Bar. I taka się wojna domowa zrobiła w Rzeczypospolitej, która trwała kilka lat. I król nasz Stasio to taki rozdarty był, bo z jednej strony był przeciwko tym z Baru, ale z drugiej oni chcieli dobrego, wolnego państwa. Chociaż byli i tacy, którzy się bali, że za bardzo król tymi reformami wolność złotą zabierze. No taki totalny bajzel był. Tak czy inaczej, nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby nie porwanie Stasia. Konfederaci barscy w pewnym momencie
porwali Stasinka. Akurat jechał sobie karetą przez Warszawę do chorego wujaszka. Za dużo straży nie miał ze sobą, bo po co? A tu strzały pistoletów. Niektórzy strażnicy zwiali, ale było dwóch, którzy walczyli do końca. Jeden zginął. Król dzielnie czmychnął z karety i biegnie jak szalony w stronę pałacu wujka, ale brama zamknięta, szas! Złapali go porywacze, szablą w głowę dostał, krew się leje, na szczęście niegroźnie, i wsadzili króla Stasia na konia. I znów nie bez przygód się obyło, bo koń złamał nogę. Może chciał się zbuntować na taki zamach na świętą osobę królewską. Ta osoba wylądowała w błocie. To go wyjęli porywacze z błota, ale jakoś ich coraz mniej było, tych porywaczy, bo to porwanie nie szło jak trzeba. Król w tym błocie zostawił buta i płaszczyk. Wiozą go dalej, znaleźli się w Lasku Bielańskim. Tam jakoś ci wszyscy porywacze się rozpierzchli. No widocznie to porwanie nie było jednak na ich nerwy. I został tylko jeden. Jan Kuźma się nazywał. A król nie tylko z matmy był dobry, z tak zwanej retoryki, czyli dobrego gadania i przekonywania też. I 4 godziny później, po długiej gadce króla, Kuźma to klęczał u jego stóp i błagał o wybaczenie. Król i Kuźma schronili się w młynie, gdzie podobno córka młynarza mu płaszcz oddała, nie wiedząc, że to sam król. I stamtąd Staś wysłał posłańca z listem do swojego zamku, do szefa gwardii. Dalej, przyślij tu 40 konnych, żyję, ale już bym chciał do domu wrócić. Podobno na zamku królewskim to już wszyscy króla skreślili. Myśleli, że go nie ma wśród żywych. Co ciekawe, niektórzy opowiadacze mówią, że może król sam zorganizował to porwanie, żeby zrobić złą propagandę tym z baru. Może i tak, ale za to na pewno on miał świetną propagandę. Leżał w łożu z obandażowaną głową, malarze robili mu portrety, wszyscy się nad nim litowali i go podziwiali. A podobno wtedy, gdy król zgubił tego buta w błocie, to Kuźma oddał mu swojego i ten but jest teraz w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. A ten Kuźma to w ogóle nie najgorzej wyszedł na tym porwaniu, bo jak był proces sądowy porywaczy, to król się za nim wstawił i nie został Janek skazany na śmierć, jak niektórzy porywacze, tylko na wygnanie. I bidulek Kuźma się wygnał do słonecznych Włoch, gdzie miał mieszkanko opłacane przez króla. Potem nawet wrócił Kuźma do Warszawy i jeszcze długo żył, dłużej niż nasz Staś. A inny porywacz też niesamowicie zmienił swoje życie tym porwaniem. Kazimierz Pułaski uciekł z Rzeczypospolitej, a nawet z Europy, żeby go kara śmierci nie dosięgnęła. I wylądował w Ameryce Północnej i tam dzielnie walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zginął w bitwie i jest bohaterem amerykańskim. Tylko trudno jest Amerykanom wymówić jego imię. Kazimierz? Wracajmy do Stasia, do Rzeczypospolitej, dla której to zamieszanie z barem, porwaniem, skończyło się pierwszym rozbiorem. Czyli, że nam 3 państwa poodkrajały kawałki i to spore.
naszego wtedy dużego kraju. Stasio był załamany, ale znów pomyślał, że będzie próbował zmieniać, reformować nawet ten pomniejszony kawałek Rzeczypospolitej i nawet z rosyjskim ambasadorem na głowie, na plecach, bo właśnie tak wyglądało jego rządzenie, że ambasador Rosji cały czas mu siedział na tych plecach, patrzył na ręce. Stasio jednak dzielnie starał się te szkoły zmieniać. Powstała Komisja Edukacji Narodowej, można powiedzieć takie Ministerstwo Edukacji, i Staś z innymi oświeconymi starał się tą komisją działać, ulepszać szkoły, bo mądrzy ludzie to podstawa w silnym państwie. Mówiłam już o tym w przeróżnych opowieściach, prawda? Aż przyszedł taki czas, gdzie Staś znów myślał, że się z Kasicą dogada. Naiwny, bo akurat Rosja miała na głowie wojnę z Turcją i Staś pojechał się z carycą spotkać. No powiem wam, Kaśka nieźle go tam upokorzyła, bo czekał na nią ze 4 albo i więcej tygodni w Kaniowie nad Dnieprem. Gdy przybyła statkiem wreszcie, to Staś kazał 101 salw armatnich na jej cześć wystrzelić. A ona tylko 9. I sam na sam siedzieli tak z pół godziny. I nie za wiele wskurał Stasinek na tym spotkaniu. Markotny był po nim okropnie, roztargniony. Kapelusza nie mógł znaleźć, aż mu Kaśka musiała pokazywać, gdzie jest ten kapelusz. A już najbardziej Stasio był zawiedziony, że nie przyszła na wieczorny bankiet do zamku na jej cześć. Odpłynęła sobie stateczkiem dalej, żeby się spotykać z innymi i politykować. Nie zgodziła się, żeby Stasio zmieniał swoją Rzeczpospolitą na lepsze. No to Stasio robił dalej, po swojemu, po cichutku. Zawarł sojusz z Prusami, chociaż bardzo nie chciał, bo ich nie lubił, nie ufał im. I zaczął z innymi oświeconymi pisać konstytucje, czyli takie przepisy, które mają działać na całe państwo i mówić, jak ono ma działać. I Stasio wiedział, że nie wszyscy szlachcice się zgodzą na tę konstytucję, bo wiecie, ta ich złota wolność będzie nadgryziona. To tak Stasio kombinował, że zwołał najważniejsze obrady zaraz po Wielkanocy, że jeszcze niektórzy posłowie nie zdążyli ze śmigusa dyngusa wyschnąć, z obżarstwa świątecznego się wyleczyć i nie przyjechali do Warszawy na obrady Sejmu. I ta konstytucja 3 maja, znacie może, to była pierwsza taka w Europie, no sukces! Robiła ważny i dobry tak zwany trójpodział władzy i pozwalała rządzić Sejmowi tak, żeby nie było tego psucia kraju. Konstytucja 3 maja została przez Sejm ustanowiona prawie 20 lat po pierwszym rozbiorze, więc to wszystko trwało. To rządzenie Stasia, to jego lawirowanie między Rosją, Prusami i złotą szlachtą. Wciąż go ktoś krytykował, coś mu zarzucał, a on chciał dobrze. I myślę sobie, że do tego czasu konstytucji to ja bym po Stasiu tak nie jechała. W sensie nie wylewała na niego krytyki. No może trochę mi się nie podobało, że tak szalał z tym wydawaniem kasy i zaciąganiem długów. Ale reszta, no naprawdę się chłopak starał. Ale potem
to już Stasio nie zachował się jak trzeba, tylko znów pytanie, czy miał wyjście? Bo oczywiście Kaśka i władca Prus, Fredzio Wilhelmik II, wkurzyli się na tę konstytucję i znów zaczęli mieszać, tak jak wtedy, z tymi dysydentami i zawiązała się taka niefajna konfederacja targowicka. Słowo targowica w polskim języku może być używane jako zdrada właśnie po tym zdarzeniu, bo to była taka zdrada Rzeczypospolitej, jej wolności. I zrobiła się normalna wojna polsko-rosyjska. Jeszcze Prusaki zaczęły też nam włazić do kraju. To była wojna o wolność tej biednej Rzeczypospolitej. I ciekawe jest, że ten Stasio to był taki rozdarty już do kwadratu, bo na przykład właśnie w czasie tej wojny ustanowił jeden z najstarszych medali w Europie, Virtuti Militari, za wybitne zasługi bojowe. I potem Kaśka mu kazała, że ma zabronić noszenia tych medali. I on zabronił. Zresztą taki Tadzio Kościuszko, który zrobił przecież powstanie o tą wolność Rzeczypospolitej, wtedy właśnie to odesłał Stasiowi ten order, a wypchaj się! Stasio przystąpił do tej zdrady, do tej targowicy, stanął po stronie Rosji, która zachowywała się okropnie. Na Pradze, w Warszawie zabito mnóstwo cywilów. No powiem wam, Rosjanie pokazali, co potrafią. Nie pierwszy raz i nie ostatni. I Stasio, trochę dlatego, że go to mordowanie przez Rosjan przerażało, trochę dlatego, że już nie wiedział co robić, bo taki ciapa był, trochę dlatego, że chciał dostać jakieś pieniądze na życie, żeby mu Kaśka długi spłaciła, zgodził się zrezygnować z bycia królem Rzeczypospolitej. W dzień imienin Katarzyny, znów 31 lat po swojej koronacji, Stanisław August Poniatowski abdykował. Kaśka z Prusami zrobiła w międzyczasie drugi rozbiór, potem trzeci, na który załapała się też Austria. I koniec, i kropka. Zaraz, zaraz, a jak Stasio umarł? A wyjechał do Rosji i niedługo potem umarła Kaśka. O kilka lat za późno, bo może nie byłoby tak źle z naszą Rzeczpospolitą, bowiem jej następcą był jej syn, car Paweł, który nie lubił się z mamusią bardzo, a polubił się ze Stasiem. Podobno mieli super kumpelskie stosunki. Paweł załatwił Stasiowi fajne pałacyki w Petersburgu, inny na lato, inny na zimę. Lubili sobie pogadać. A jak Stasio umarł, to Pawełek wyprawił mu super uroczysty pogrzeb. Proszę pani! Ale nie powiedziała pani, jak umarł. A, no tak. Ze 2 lata od przyjazdu do Rosji, jak sobie już w miarę dobrze żył w tych pałacykach, wypił chyba herbatkę i nagle padł bez życia. Stanisław August Poniatowski został pochowany w Petersburgu w kościele Świętej Katarzyny. A to historia. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen, tak jak ten, może ci z głowy zdjąć. Dziękuję gorąco wszystkim patronom, a oto najhojniejsi: Agnieszka Eska, Aleksandra Wrońska, Martyna Miziniak-Kurzej, Anna Szkotak, Dominika Starczewska, Juliusz Glaser, patron anonimowy pierwszy, patron anonimowy drugi.